Tak, ustawa skupiająca się prewencyjnie i każdy potencjalny zabawowiec musi się zgadzać z prawem każdego do skutecznego odparcia zamachu. A teraz rządowym projektem zajmie się Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach. Pozostało jeszcze tylko kilka dni na złożenie wniosków w programie Rodzina 500+, aby móc skorzystać z ciągłości wypłaty świadczeń. Osoby, które złożą wniosek później niż w październiku, nie będą mogły liczyć na wypłatę wsparcia z wyrównaniem za wcześniejsze miesiące. Świadczenie będzie wówczas liczone od miesiąca złożenia wniosku. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska poinformowała, że do tej pory zostało złożonych 2,5 miliona wniosków. 26% drogą elektroniczną. W sierpniu złożono ich 2 100 000. Liczba złożonych wniosków, o których mówię, 2,5 miliona złożonych wniosków, nie jest równoznaczna z liczbą też wydanych decyzji, bo mogą być też decyzje odmowne. Tak czy owak, w tej chwili wniosków czy wydanych decyzji na rodzinę było 2 620 000. Zobaczymy, ile osób skorzysta w nowym okresie zasiłkowym. Świadczenie 500+ należy składać każdego roku. Prawo do wsparcia z programu ustalone jest na rok od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Od 1 sierpnia można składać wnioski o 500+ na nowy okres zasiłkowy. Polska otrzymała 230 tysięcy zezwoleń na przewozy drogowe do Federacji Rosyjskiej, z czego 70 tysięcy na kraje trzecie. Wczoraj w Warszawie zakończyły się dwudniowe polsko-rosyjskie negocjacje w tej sprawie. Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk podkreślił, że jest to duży sukces, gdyż po raz pierwszy od 15 lat polscy przewoźnicy wiedzą przed końcem roku, ile zezwoleń będzie im przysługiwać na przyszły rok. W rozmowie z redakcją Radia Maryja minister Andrzej Adamczyk wskazał, że duży kontyngent zezwoleń jest bardzo istotny, między innymi ze względu na zbliżające się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, które w przyszłym roku odbędą się w Rosji. Osiągnęliśmy olbrzymi sukces w postaci ilości zezwoleń na tak zwane kraje trzecie w przewozie międzynarodowym do Rosji i przez Rosję. Minister infrastruktury poinformował ponadto, że polscy transportowcy dysponują jeszcze około 20 tysiącami zezwoleń z bieżącego roku, które będą mogli wykorzystać do końca lutego przyszłego roku. Dodał, że podczas negocjacji podjęto również temat kontroli dokumentów w Rosji. Wcześniej dochodziło do przypadków, że ustalenia jednego kontrolera były inne od rozstrzygnięcia na przykład na przejściu granicznym. Teraz rosyjscy funkcjonariusze nie będą mogli podważać wcześniej wydanej decyzji. Całkowicie wolne wybory parlamentarne. 15 listopada na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego odbędzie się kolejna debata na temat praworządności i demokracji w Polsce. Ostatnim razem taka dyskusja była prowadzona 31 sierpnia. 25 września na temat dialogu Komisji Europejskiej z Polską w kontekście praworządności debatowali z kolei unijni ministrowie do spraw europejskich. Z inicjatywami kolejnych spotkań dotyczących Polski wychodzi porozumienie liberałów i demokratów na rzecz Europy przy wsparciu Zielonych i Lewicy. Przewiduje się, że następnego dnia po debacie europosłowie mają przyjąć rezolucję w sprawie Polski. Europoseł Karol Karski podkreślił, że przekładanie debat oraz zmiana tonu dyskusji wskazuje, że polityczne paliwo służące atakowi na Polskę wyczerpuje się. Zabierają się generalnie ministra Nowoi.
27 lat temu zmarł Wacław Kowalski, niezapomniany Pawlak z komedii Sam Swoim i dozorca Popiołek z serialu Dom. Jeden z najbardziej popularnych i lubianych aktorów filmowych i teatralnych. Wystąpił w ponad 100 filmach i serialach. Sławę i uznanie przyniosła mu rola Kazimierza Pawlaka z komediowej trylogii Sylwestra Chęcińskiego, Sami Swoi, Nie ma mocnych, Kochaj albo rzuć. Niepowtarzalne sceny z komedii, w których wystąpili Karpuk i Pawlak, do dziś bawią widzów do łez. A czemu ty każdy z moimi jakim rozporządzasz, a? A te składki, że to nie moja sprawa, a? Skąd, a bo twojego do ręki by nie wziął? Tydzień przed debatą na sesji Parlamentu Europejskiego 6 listopada odbędzie się posiedzenie Komisji Sprawiedliwości Parlamentu Europejskiego dotyczące sytuacji w Polsce. Z europosłami będzie rozmawiał wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Komisja Europejska prowadzi procedurę ochrony praworządności wobec Polski od początku ubiegłego roku. Władze w Brukseli postulują uruchomienie artykułu unijnego traktatu, który pozwala nałożyć sankcje w przypadku odwołania w Polsce sędziów Sądu Najwyższego. Do takiej decyzji Komisji Europejskiej konieczna jest jednak jednomyślność państw członkowskich. A przed nami jeszcze krótka prognoza pogody. Otrzymał nagrodę Wiktora dla najpopularniejszej postaci telewizji, lub też laureatów na festiwalach filmowych. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami zwłaszcza na północy słaby deszcz. Temperatura maksymalna od 10 stopni na północnym wschodzie, w centrum około 12, do 15 stopni na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy umiarkowany i dość silny, porywisty, zachodni. Na północy porywy wiatru do 60 km na godzinę. Wysoko w górach wiatr silny i bardzo silny, od 40 do 50 km na godzinę, w porywach do 90 północno-zachodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 996 hektopaskali. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Jak możemy to pomagać? Czyli to już taki obowiązek, tradycja. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Akredytacja zagrożona. Polskim uczelniom medycznym groził utrata amerykańskiej akredytacji, szczegóły w naszym dzienniku. Kłamstwa Juszczynki, zdecydowane reakcje Instytutu Pamięci Narodowej na ostatnie skandaliczne wypowiedzi byłego prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczynki. Polityk zrównał Armię Krajową z ukraińską powstańczą armią. Zatrute podręczniki, pomysły uczniów wciąż nauczone są treści nawiązujące do ukraińskiego Halloween. Rodziców bulwersują materiały z podręczników szkolnych ich dzieci. Błogosław ludowi Egiptu i kościół katolicki w Egipcie przetrwa w obliczu islamskiej agresji. W naszym dzienniku przejmujący reportaż Agnieszki Dziedużyckiej-Manikowskiej. Były to wybrane problemy, tematy artykuły z codziennej klasy polskiej. Może uratować komuś życie. Tak, ale o tym nie będziemy wiedzieć. Powiedzie zabiegu, to nagle wyskoczy coś, że nie jest potrzebna krew. I ta krew musi znaleźć się dla tego, który jej potrzebuje. Bo tak naprawdę brakuje człowieka. I to tak właśnie jest, że coraz mniej jest. I takie akcje, które prokuratura mówią, 5 akcji i prawie 6.14. Ten sygnał zaprasza nas do jutrzni z 27 października, piątek, 29 tygodnia zwykłego. Trwamy w tygodniu misyjnym. A żeby odmówić jutrznie, korzystamy z tomu czwartego wydania skróconego. Dziś mamy bardzo ułatwione zadanie, zaznaczamy sobie tylko dwa miejsca. Modlitwy jutrznie rozpoczynają się hymnem Wieczysta chwała niebiosów w tomie czwartym na stronie 603, a w wydaniu skróconym na 803. I zaznaczamy sobie jeszcze tylko pieśń Zachariasza Szczęście Stałych, strona 498 w tomie czwartym i w wydaniu skróconym na stronie 704. Panie komendancie, w tym roku jesteście współorganizatorem tej wielkiej
grudziąckiej akcji Dar Serc Mundurowych. Jan Przeczewski, komendant Straży Miejskiej w Grudziądzu. Krew w urnie, no jest zbierana dla osób z chorobą nowotworową. Bardzo się cieszymy z tego, że również Tomasz Golot wyraził nasz niezawodny ksiądz Michał jest już na antenie. Witamy serdecznie, prowadzi, prosimy o prowadzenie modlitwy. Samodobro, mówimy tutaj o Boże, hej, mundur, pomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, i teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Wieczysta chwała niebiosów, bezmierna ludzi nadzieją, w jasności z Ojca zrodzony, wstający dźwignij swą ręką, niech trzeźwy umysł się zbudzi, by cześć należną i dzięki zapałem Bogu oddawać. Romian nas dawaj wszędko, znowu dzień zapowiada, niech noc nam znikną ciemności, a Ty nas oświec swym blaskiem. Ten blask niech duszę napełni, mroki świata rozkroszy, zachowa serca w czystości, do kresu życia naszego. Niech wiara najpierw zabili korzeniem duszy spragnionej, niech po niej wzrośnie nadzieja i wyda owoc miłości. O Chryste, Król Łagodny, niech Tobie z Ojcem i Duchem podzięka będzie i chwała przez całą wieczność bez końca. Przyjmiesz, Panie, sławę ofiary na Twoje ołtarze. Zmiłuj się nade mną, Boże, łaskawości Twojej, w ogromie swej litości. Uznaję bowiem nieprawdą, a grzech mój jest zawsze przede mną. Wszystko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą. Abyś pokazał się sprawiedliwy w meczach, a oto urodziłem się obciążonym ciałem, jako grzesznika poczęłam nie matka. Upodobanie się skrytej prawdzie, naucz mnie tajemnic mądrości, naturalnie, nie wyuczony, obmyj mnie na śnieg naturalny, spraw, abym usłyszał rad przedrzecznego, niech się rany mi szkodzi, które zbyt na Pana świetne, odrzucę oblicze moich grzechów i zbawię prowadzenie moje brzegnienia, stwórz Boże, po prostu nie wiem, jak sam przegrał ten czwarty set, to było tak szybko, że po prostu nie wiem, piąty set, A dla upalenia choćbym dał nie roku, Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, pokornym i skruszonym sercem, i Boże, nie gardzisz. Panie, okaż się ono łaską Twej dobroci, odbuduj mury. Wtedy przyjmiesz prawe ofiary i dary za upalenia, wtedy składać będą cielce na Twoim ołtarzu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Święty, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki. Pracy, ale jest przyjmiesz, Panie, prawe ofiary na Twoim ołtarzu. Dzięki Panu całe potomstwo Izraela. Otrzymaj sprawiedliwość, godny, nie ma zimu, co Pan. Choćbyśmy Waleria zdelegramował, że on jest Bóg dobry, że nie ma zimu. Boże Izraela i Zbawcą. Wszyscy zawieszą złością na Niego, pokryją się obywaty, one zimą dał. Podaję Bogu, że ci, co poszą, dziękują, że poszą. Izrael zaś będzie zbawiony przez Pana, zbawienie wieczne. Nie miały nawet grupy publicznego. Tak powiem Panu, stwórca nieba, ten jest który uformował ziemię w kształcie jej nadą, który osadził ją mocno. Nieuczciwie bezładną,
lecz do zamieszkania ją przygotował. Ja jestem pan, nie ma innego i nie przemawiałem podajemnie w ciemnych zakątkach ziemi. Nie powiedziałem potomstwu, jak na pan, szukajcie mnie na pańską. Ja jestem pan, który mówi to do służby, oznajmia to, co jest prawdziwe. Zgromadźcie się, dołączcie się wszyscy, wy ocaleni spośród narodu. Nie mają rozeznania, które obnoszą drewno przez siebie rzeźbione. Nie modlą się do Bożka, który nie może ich zbawić. Przedstawcie i dajcie dowody, a nawet zastanówcie się wspólnie. Ktoś to zapowiedział już od dawna, znowu teraz objawia? Czyli nie tym, który jest, ja jestem. Proś mnie, nie ma innego Boga. Bóg sprawiedliwy, dawca zbawienia, poza mną nic nie jest. Nawróćcie się do mnie, by otrzymać zbawienie. Wszystkie krańce świata. Tylko ja jestem Bogiem i nie ma innego. Przysięgam na samego siebie. Z moich ust wychodzi sprawiedliwość. Słowo ostateczne. Przede mną się zetknie każde kolano. Wszelki język na mnie przysięgać będzie. I bowiem jedynie u Panu sprawiedliwość jest niepotężna. Przyjdą do Niego zawstydzeni wszyscy, którzy Go nienawidzili. Dzięki Panu dałem potomstwo Izraela. Otrzyma sprawiedliwość i osiągnie chwałę. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Dzięki Panu całe potomstwo Izraela otrzyma sprawiedliwość i osiągnie chwałę. Stańcie przed obliczem Pana z okrzykami radości. Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie. Służcie Panu weselem. Stańcie przed obliczem Pana z okrzykami radości. Wiedzcie, że Pan nas pomija. On sam nas stworzył. Jesteśmy Jego własnością, Jego ludem, owcami Jego pastwiska. W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, z hymnami Jego przedsionki. Chwalcie i błogosławcie Jego imię. Albowiem Pan jest dobry, Jego łaska trwa na wieki, a Jego wierność przez pokolenia. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki. Amen. Stańcie przed obliczem Pana z okrzykami radości. Z listu do Efezjan. Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchające. I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, żarliwość, znieważanie wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrze i miłosierni. Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie. Co jest jednak ważne, według amerykańskiego prawa może odmówić publikacji części dokumentów, które jego zdaniem właśnie mogą stanowić zagrożenie dla amerykańskich organów śledczych, ścigania i wojska. I właśnie o nieupublicznianie tego apelowały zresztą do prezydenta. Daj mi oświcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję. Daj mi oświcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję. Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć. Bo w Tobie pokładam nadzieję. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Daj mi oświcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję. 2017 roku i to jest rzeczywiście ponad 2800 plików archiwalnych, dokładnie związanych z zastrzeleniem w listopadzie 1963 roku prezydenta Johna Kennedy'ego. I te pliki znajdowały się w Narodowym Archiwum Stanów Zjednoczonych. I zdaniem amerykańskich mediów to, że nie zostały te pliki czy dokumenty wszystkie ujawnione, będzie to pretekstem dla osób wyznających. Tak, sprawa ważna i chwała Panu, że jesteście. Brzmi sobie, jak było to symposjum, co zorganizowało. Dobra. Minister Rzeszko, 8,5 tysiąca. Jaki to było takie symposjum.
mocno kawiarstwa. Jeszcze Polska nie zginęła, wieś. To był piękny tryb. Nie mają dwóch lewych rąk. Jacy mądrzy cieśnicy, wszyscy mocno. Nie wiem, mają lewych rąk. No i widziała Ewa Bąk. No jedeś, no jedeś, no jedeś. Jest z nietoperzem. Dziękujemy.